Słuchajcie, to jest kurde szalone. Dobra. Jest małe pomieszczenie i jest na tej zasadzie, że postanowiłem dorobić skrzynię. Nie wiem, czy to będzie słychać. Słuchajcie, czekajcie moment. Nie wiem, czy tak. Wiatraki powyłączać. Mniej więcej. Dobra. Wyłączyłem klimę i słuchajcie, jest na tej zasadzie, że ta skrzynia, zobaczcie, tu od spodu, jak widać, są otwory, bo tu jeszcze dojdą baterie, nie? Akumulatory. Ale teraz tak się zastanawiam, czy nie zrobić dodatkowej skrzyni, bo jak zdejmę go, nawet jak tak stoi, to ten bas jest taki płytki dość, nie? A jak postawię na taki skrzyni, na... To jest akurat skrzynia tamta, co wcześniej miałem. Miałem w niej robić. Dodatkowo powierzchnię już sobie przekręciłem te nóżki, żeby to pasowało jedno w drugie. I jest całkiem inaczej. A jeszcze tak się zastanawiam, czy w tej skrzyni nie jako bas refleks, jako wydech nie zrobić, czyli tak jakby odwrotka. Tak, żeby ciągnęło właśnie tym dolnym otworem i tutaj gdzieś dwa wy... Nie, to inaczej będzie. To będzie należąco i będzie miało tubę, nie? Taka dodatkowa szafka, jakby się nie znudziło komuś nieść, może taki fundamencik. No bo jest lepiej. Jak jest skrzynia jednak większa, jest lepiej, nie? Ale tak, normalnie jest. Pod wejściem liniowym, nie? To ta gra. No i jeszcze coś wykombinuję. A, w ogóle to pokażę wam, jak to wyszło tutaj od góry. Co my tu mamy? To jest tak, słuchajcie. Master. Jest master. Ściszmy to trochę. Po co ma grać? Tutaj mamy. Tam są napisy. Tylko, że teraz od góry to ja tak za bardzo nie. O dobra, będzie widać coś. Tu mamy wejście stereofoniczne, o które właśnie się wcisnąłem. Tam trzeba będzie jeszcze raz to rozebrać i tam zamocować je lepiej. To jest wejście stereo prosto pod master. Tu mamy regulację głośności gitary, tu mamy regulację głośności mikrofonu, a tu mamy regulację głośności wejścia liniowego na cinch, nie? W stereo, to w stereo, a to idzie na dwa kanały jednocześnie, nie? No i by się przydało jeszcze przynajmniej regulację basu środka sopranu gdzieś z tyłu dorzucić. Tu z tyłu to co? Jest tylko na razie włącznik tam na końcu. To wszystko robię jako radiator. O, nawet ciepłe. Strafo dowinięte. I w tej chwili tutaj mają wejść akumulatory, ale teraz tak, zaczynam się to wszystko zastanawiać. No, czy to będzie mobilne. Równie dobrze bym mógł wziąć normalnie LDM-y. Ale fajnie to gra, no. Fajnie gra, trochę... Jeszcze, a to kratę sobie wymienię, kupię szerszą, bo jest to z metra cięta, jest krata, akurat taki kawałek miałem. No, gra pięknie. No i dobra, to by było tyle z tego pieca, ala pieca. No, będzie jeszcze trzeba jakiś mikrofon tutaj podłączyć, akurat nie mam tu w warsztacie, mam w domu mikrofony. Także następnym razem gdzieś pod gołym niebem zobaczycie, jak to chodzi z mikrofonem, nie?